Obliczymy sobie teraz całkę oznaczoną z funkcji sinus kwadrat x razy cosinus do trzeciej x pod dx. No jak zwykle zachęcam. Naciśnij pauzę, zatrzymaj odtwarzanie filmu. Najpierw spróbuj samodzielnie to rozwiązać, zanim moje rozwiązanie zobaczysz. No dobrze, a jakie jest moje rozwiązanie? No ja bym tutaj chciał coś podstawić. Tylko, że nie za bardzo widać na razie, co tutaj podstawić, dlatego że gdybyśmy mieli na przykład sinus w pierwszej potędze, no to moglibyśmy podstawić jako nową zmienną u. Cosinus x. I wtedy pochodna cosinusa to jest minus sinus, no i minus to akurat nie przeszkadza, można przed całkę wyciągnąć. Minus sinus x dx by nam się zabrało do du i wszystko by pięknie zadziałało. Albo na odwrót, gdybyśmy mieli cosinus w pierwszej potędze, to moglibyśmy postawić za sinus. Pochodna sinusa to jest cosinus, cosinus x dx to by było du, i wszystko by pięknie działało. Ale tutaj nie mamy ani sinus, ani cosinusa w pierwszej potędze, czyli trzeba najpierw. Tutaj jakoś przekształcić tę funkcję podcałkową, jakieś przekształcenie algebraiczne wy wykonać, żeby doprowadzić do takiej postaci, jeżeli się da, że mieć funkcję od jednej, zmien od jednej funkcji trygonometrycznej, razy po prostu ta druga w pierwszej potędze. No i tutaj dzięki temu, że kosinus jest w trzeciej potędze, czyli w potędze nieparzystej, to to jest możliwe, żeby to zrobić. Jak to zrobić? No, skorzystamy z jedynki trygonometrycznej. Czyli ja napiszę to tak najpierw. Napiszę całka sinus kwadrat x, a teraz tego kosinusa tutaj przepiszę w taki sposób, że napiszę, że to jest cosinus kwadrat x razy cosinus x. I właśnie dlatego, że ten wykładnik jest nieparzysty, to mogę wydzielić tutaj tego cosinusa w pierwszej potędze, a to co zostaje jest w potędze parzystej. A jakie w potędze parzystej, na przykład 2, to mogę z jedynki trygonometrycznej cosinus kwadrat zamienić na sinus kwadrat. I właśnie to teraz zrobię tutaj, czyli to zamienię teraz. I jak to zamieniam? No w taki sposób. Sinus kwadrat x. A z jedynki trygonometrycznej wiem, że cosinus kwadrat to jest to samo, co 1 odjąć sinus kwadrat x. No bo sinus kwadrat plus cosinus kwadrat to jest 1. Czyli zamiast tego mam to, a cosinus x zostaje. No czyli widzimy, że Właśnie dzięki temu, że tutaj był wykładnik nieparzysty, to mogliby, mogliśmy doprowadzić do takiej postaci, że tutaj mam funkcję zależną tylko od sinusa razy kosinus w pierwszej potędze. Gdyby oba wykładniki były parzyste, to ten trik by nie zadziałał. Wystarczy, że choć jeden z nich jest nieparzysty i możemy to właśnie tak przekształcić. No dobrze, no to co ja tutaj dostanę po tych przekształceniach? Może ja tutaj. Wymnożę to jeszcze najpierw, zanim zcałkuję, czyli będę miał sinus kwadrat razy 1, to jest sinus kwadrat x. Sinus kwadrat razy minus sinus kwadrat to jest minus sinus do czwartej x. No i tak jak było, razy cosinus x, całka jest pod x. No i teraz właśnie mogę dokonać podstawienia tutaj. Tak jak powiedziałem, jako u wezmę sobie sinus x. No i podstawienie właśnie ładnie zadziała, dlatego, że tutaj jest cosinus x dx. No bo teraz du, pochodna sinusa to jest cosinus x dx. Czyli to mi się ładnie zbierze do du. No a tutaj mam po prostu u kwadrat odjąć u do czwartej. Więc ja napiszę to jeszcze raz. Czyli to się równa całka. Całka z czego? Sinus kwadrat to jest u kwadrat. Odjąć sinus do czwartej to jest to samo co u do czwartej. Po du. No i to już jest bardzo proste całkowanie. Całka z u kwadrat. Może to napiszę jeszcze jednym kolorem. Całka z u kwadrat to jest u do trzeciej przez 3, Całka z u do czwartej to jest u do piątej przez 5 Dodać dowolna stała c. No i teraz, żeby dostać ostateczny wynik, to tylko trzeba za u postawić z powrotem sinus, czyli to będzie 1 trzecia. Sinus do 3x odjąć 1 piąta, sinus do 5x dodać dowolna stała c. No i to jest ostateczny wynik. To jest funkcja pierwotna do tej funkcji sinus kwadrat razy cosinus do trzeciej x